Cześć, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie, z tej strony Felmon, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Modyfikacji. No i ten mod nazywa się Insta House. No ale zanim zaczniemy, opowiem wam mały suchar. Co robi pranie w japońskiej restauracji? Sushi się. Okej, to był słaby suchar. Troszeczkę się zaciąłem nawet, bo zapomniałem. Ale okej, fajnie zaczęliśmy odcinek jakimś głupim sucharem. No ale cóż, przejdźmy do rzeczy i zacznijmy. Przegląd modyfikacji. Ta modyfikacja daje nam takie jakby kraftowane domy. Kraftowane domy, tak. Jeżeli możemy sobie zrobić po prostu taki klocek, jak teraz trzymam w ręku, w crafting table. Kładziemy go, kraftujemy sobie też różdżkę, które oczywiście wszystkie craftingi macie podane w temacie na forum, w opisie. No i oczywiście do tej modyfikacji macie automatyczną instalację, gdzie trzeba tylko ściągnąć pliczek, gdzie wziąć install i macie modyfikację zainstalowaną bez żadnego wgrywania i wszystko. No ale jest oczywiście jeden taki jakby warunek tego, że musicie mieć po prostu czystego Minecrafta. No nie zawsze, czasami wam się uda, no ale uprzedzam po prostu z tym, żebyście zrobili backupa, no ale okej. Kładziemy woodhouse, klikamy różdżką prawym i mamy piękny domek drewniany, po prostu taki piękny, jak nie wiem. No i w środku macie łóżko, piecyk, crafting table i na standardzie macie drewniane itemki. No i to wszystko. To bardzo fajne, jeżeli wybieracie się na jakąś podróż czy cokolwiek. To bardzo fajne. No i okej. Kable są nowe. What? Okej, to nie miało tak wyglądać. O, itemki leżą jak fajnie. Okej, kable są nowe house, to w tą stronę się robi, okej. To jest to samo, tylko że mamy tutaj kable są nowe narzędzia. To jest to samo. Okej, i mamy jeszcze brick house. I to tak samo wygląda. O, teraz jak ładnie zrobiłem. Tylko że tutaj mamy po prostu wszystko z cegły i tutaj też mamy kamienne przedmioty. Czekajcie jeszcze chwilkę. Kładź. Okej. Tutaj mamy tak. To jest pół. To jest takie jakby, nie wiem, basenik, studnia, coś takiego. I tu mam nawet drabinkę, żebyśmy utknęli. O, nie mogę wyjść, proszę pomóżcie mi, mamy drabinkę. Więc wychodzimy ładnie. Mamy tutaj fontannę, namiot, tent. Okej. Właśnie zdziwiłem się, bo po holendersku, po moim języku, gdzie mieszkam, tent też jest, znaczy właśnie namiot. I po angielsku tak samo, jest bardzo fajnie. Też skrzynka, to duże, zwiększa, bez drzwi, więc więc uważałbym na to. Tego nie pokazałem, to jest fontanna. Tak, to jest fontanna, taka malutka. No ale powiem wam, że ten mod jest bardzo przydatny, jeżeli budujemy sobie coś. Na przykład mamy jakiś zamek, chcemy sobie zbudować, mamy zamek. Na przykład wiecie, jak pod zamkiem zawsze są jakieś wioski, możemy sobie z tych domków wioski budować. Jakieś ozdoby właśnie takie jak fontanna. Po prostu różne rzeczy, takie namioty możemy kłaść, cokolwiek. No i też bardzo najfajniejszą w sumie rzeczą, która w tej modzie jest, jest ten domek na drzewie. Tree house, tak, dokładnie. No i robimy go. Okej. Więc tak to wygląda stąd. Jest takie wielkie drzewko piękne i tutaj mamy drzwi. Tak jest, wchodzimy sobie, zamykamy, żeby ten klucz nie wlazł. Idziemy do góry i zaraz wszystko zobaczycie. Okej, tutaj mamy pokoik jakiś tam, taki przedpokój, tutaj mamy takie jakby pomieszczenie w płotkach, wszędzie tutaj jakby kraty, więc nam nic tutaj nie wpadnie, będziemy bezpieczni. No i jakiś tam widok mamy, tutaj nie ma widoku akurat, ale no i tutaj mamy takie większe pomieszczenie, też takie schodki, wszystko tutaj widzicie, też fajnie zrobione z tych płotków, bardzo fajnie to wygląda ogólnie. Tutaj liście po bokach, tutaj ma, oj, jaki lag. Tu mamy dwa piceki, crafting table i tutaj mamy żelazne itemki i 8 sztabek złota, żelaza, poprawka. Feldman, to nie było złoto, to było żelazo. Okej, więc to jest żelazo. No i cóż, moi kochani, to w sumie będzie na tyle z tego odcinka. Tak się tutaj posłużę brzydko. Zrobimy sobie jakoś tutaj może, tak to będzie piękne miejsce na pożegnanie się.
Okej. No i cóż, możecie dodać ten film do waszych ulubionych. Bardzo się ucieszyłbym, bardzo mi to pomoże. Możecie dać na ten film łapkę w górę, na jak najwyżej. Napisać jakiś ciekawy komentarz, bo czytam oczywiście wszystkie komentarze i bardzo lubię czytać wasze komentarze, nawet odpisywać i cokolwiek robić. Więc, moi kochani, możecie jeszcze subskrybować, polecać. Cześć, siemanko, czekaj. Hejo.